Mateusz Adamczyk, trener zespołu Wieżyca Stara Kiszowa jest naszym gościem. Dzień dobry, panie trenerze. Witam serdecznie. Proszę powiedzieć, jak się czujecie w roli debiutanta na turnieju Smoka? Czy wszystko na turnieju przebiega prawidłowo? Co się jednak byście się do czegoś przyczepili? Jakieś minusy widzicie turnieju? Powiem tak, jesteśmy tutaj po raz pierwszy. Organizacyjnie wszystko jest naprawdę na wysokim poziomie. Bierzemy często udział w różnego rodzaju turniejach. Turniej Smoka naprawdę wygląda pod wieloma aspektami na po prostu na wysokim poziomie. Jest tak bardzo wysokim. Skąd w ogóle usłyszeliście o turnieju Smoka? Powiem tak, szukałem w internecie przez strony facebookowe jakiegoś dużego turnieju o rangi międzynarodowej. I w sumie tak to się zaczęło, że po prostu znalazłem poprzez typowo Facebooka, tak? Proszę powiedzieć, bo słyszałem, że ekipa jest bardzo mocna, jeżeli chodzi o rodziców. Czy zawsze na turniej jeździcie takimi ekipami, czy to po prostu z racji tego, że jest wycieczka do Krakowa, to przy okazji można pozwiedzać miasto? Powiem tak, jest to nasz czwarty duży turniej. Duży turniej, na który wybraliśmy się kolejny raz grupą około 40-osobową. Więc jest, jak można powiedzieć, powtarzalność, tak? Gdzieś tam mamy swoją flagę, tak? Mamy jakieś barwy, które cały czas tam pielęgnujemy i to wszystko od początku do końca wygląda w bardzo podobny sposób. Grupa jest bardzo zżyta, duża, solidna i przede wszystkim zwarta. Poza okrzykami macie też, poza właśnie wszystkimi flagami, poza macie również okrzyki, bo często słychać rodziców na trybunach. Rozumiem, że to jest taki bardzo zdrowy doping, to nie jest taki rodzic-trener, taka relacja na zasadzie, że to rodzice wchodzą w rolę i w pana buty przede wszystkim. Tak, powiem, że chodzi o przede wszystkim inaczej zacznę, współpraca, tak? To jest bardzo ważny aspekt między trenerem, dziećmi, rodzicami. Jeżeli tu nie utworzymy jakieś więzi, to potem w dalszej części jest problem, w dalszej fazie. My natomiast budujemy tę relację od podstaw i wydaje mi się, że poprzez te 6 lat, które razem spędziliśmy, to wszystko naprawdę ma ręce i nogi, wspieramy się, motywujemy, zero jakichś negatywnych emocji. Wszystko wydaje mi się osobiście, że jest naprawdę dopięte na fajnym, wysokim poziomie. Stawiacie bardziej na rozwój, czy bardziej stawiacie na zabawę właśnie w tym wieku jeszcze? Powiem tak, na ten moment zdecydowanie zabawa. Mamy dużą grupę. Wiadomo też, że ciężko zabrać całą grupę na turniej, gdzie występuje tylko 7 chłopców w danym meczu, tak? Zabawa. Jesteśmy z małej miejscowości, z małej gminy. Tak naprawdę musimy sobie też często pomagać gdzieś tam rocznikami młodszymi. Jest nas dużo, ale tak jak mówię, przede wszystkim zabawa. To jest dla nas priorytet. Mała miejscowość 600 km, jak się dowiedziałem, oddalona od Krakowa. Proszę powiedzieć w takim razie, czy mimo takiego dystansu jeszcze przyjedziecie na turniej Smoka? Powiem szczerze, że jestem już po rozmowie z panem organizatorem. Wiem, że szykuje się kolejny turniej w tym roku dla danego rocznika. Mam nadzieję, olbrzymią nadzieję, że spotkamy się już niebawem.